Seems I came at a bad time. Cześć wam, dzisiaj jest Widzu Wizualnie, witam was w grze, która nazywa się Honkai Starej w serii o tym samym tytule i dawno nas tutaj nie było, wracamy troszeczkę na stare śmieci. Zobaczyć jak dziś wieczorem będzie wyglądało rolowanie, to z jednej strony, z drugiej strony dzieje się sporo fajnych rzeczy, które mogą mnie zaciekawić i przykuć do tego tytułu na dłużej, czyli może zobaczymy. Jeszcze przeanalizuję co się z Rappą dzieje, ale to nie dzisiaj i na spekulacjach i spoilerach, bo może to jest to, co sprawi, że będę siedział i farmił Stellar Jade'y, żeby móc rolować na kolejnym rolowaniu właśnie po tą postać. A jeżeli chodzi o Faceout, to dziś o godzinie 18, jeżeli macie czas, chwilę, ochotę, z tego co rozumiem, nie ma zbyt wielu osób, ale mają sporo rolek per capita na osobę. Oczywiście ja też mam chyba nie najmniej, jak dobrze pamiętam, powinno ich być. No 53, to mi pozwoli zdobyć to, co mam zdobyć. Mam troszkę Stellar Jade'ów do wykupienia, więc może wykupmy rolki w tym momencie, ale nie mam stuprocentowego przekonania, że dostanę to, co powinienem dostać, więc z mojej perspektywy, a właśnie te są do wykupienia, czy stać mnie? Stać mnie jeszcze, Max, daj Max. Przyzwyczajenie z Genshina, żeby przesuwać suwaczki, nie? Więc hurdur, zobaczymy, czy się uda złapać wszystko i fajnie by było wygrać, no ale ostatnio wygrane to mi w tej grze nie sprzyjają, więc z mojej perspektywy jestem bardzo blisko Pity i no, dozbiera się w tej aktualizacji, nawet jak przegram, to się dozbiera bardzo ładnie. Większy problem będzie z bronią, ale zapraszam dziś na godzinę 18, będziemy się szarpali i w moim wypadku pewnie też przegrywali 50-50. Prócz tego ludziska, jeżeli mówimy już o tej postaci, jeżeli już mamy na myśli Faceout, to warto by było zobaczyć trailery, które do niej wyskoczyły. Bo trailery trailerami, ale mamy trzy filmiki. Jeden jest długi, jeden będziemy przewijali. To jest pierwszy animated short, Taking It Easy. O kurka. Jestem fanem kota. To nie ja. To po prawej to bankowo nie ja. To bardziej Hadyuga. O, to po lewej to ja, stanowczo. Powinienem rolować po niego. Ojej, dajcie mi tu słowa po angielsku. Okej, stanowczo identyfikuję się z gościem po lewej. Królew? Nie wiedziałem, że jesteśmy tak blisko. O nie! Wiatr w uszy, nie! Idzie na miniaturę. Ale faktycznie dalej nie ma tłumaczeń. Przypomina mi to i nie ma mocnych, jak się na własny ślub śpieszył. ラフの食べ物は口に合うから。ちょっと薄いけど悪くないわ。だがまさかあの天劇将軍が遅刻する日が来ようとはな。手ぶらってのも悪いからね。
znalazła. Okej, to było fajne. Przeskoczmy do drugiego, którym jest online release. Identity of the Foxian Hero Revealed. Interstellar Records. To jest to długie. To będziemy przewijać, bo tutaj będą gadali i pokazywali, to jest chyba z tą rzeźbą, nie? Czyli są nawiązania historyczne i połączenie jedno z drugim, skąd cała inspiracja i wszystko wzięte. Całkiem fajny filmik. Widziałem go w przyspieszonym tempie wracając do domu, więc jakby... Więc to bardziej zostawiam pod waszą rozwagę, niż samemu to rozbebeszać, bo tego jest za dużo. To jest tak jakby wciągnięcie uniwersum honkajowego do naszego świata i troszkę dialogów na temat generału, która jest inspirowana rzeczami z prawdziwej chińskiej historii, ale też pociągnięte w drugą stronę, czyli w fantazy. Fajne zamieszanie, nie do końca jestem w stanie wyłapać, co oni tutaj mieli na myśli, nie? Więc jest takie okej, okay, nice, ale jednak nie moja kultura, troszeczkę mi brakuje. Są te latawce, nice! Czy to jest nasza sowa? Czy to był Albert? Więc przeskoczmy do ostatniego. Trailer po prostu Nothing to Laugh At. Uuu. Tego nie widziałem. Kurde, żeby przyszła. Ale wina to mi ty nie ruszaj, nie? Jak coraz lepsze mają te trailery. Ja bym jej nie polewał. Ujęcia są przesadzone. Nice! Twoje wrażenia na dole w komentarzu. Ja jestem zachwycony, podobało mi się. Właściwie poza tym, gdzie gadali na temat powstawania, inspiracji i całej reszty. To było po prostu za długie i trudno było to rozbebeszyć na części pierwsze, więc skipnęliśmy prawie w całości, zostawiając wam linka.
Z mojej perspektywy, okej, okay, fajne, podobało mi się, ale do jednokrotnego obejrzenia nigdy więcej do tego wracał nie będę. Cała reszta mega. Ten pierwszy, który był fantastyczny. Ten drugi, który był jeszcze lepszy. Może nie jeden z najlepszych, które były do tej pory, ale pokazuje, z jakimi demonami wewnętrznymi sama generał Siogun się mierzy, więc mi się to podobało. Ja jestem jak najbardziej na tak. Twoje wrażenia w komentarzu, jeżeli masz coś do dorzucenia, z chęcią się z tym zapoznam, a ja bym przeskoczył do... Uwaga, spekulacje i spoilery, spekulacje. Jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć dalej. Pamiętajcie, wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem oka, jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie te informacje muszą okazać się prawdziwe. Niektóre z nich mogą być trafne od samego początku, a inne mogą być prawdziwe w momencie wycieku, ale zmieni się do chwili wejścia na serwery live. Więc tak, mam dwie informacje, które gdzieś tam się odbijają ode mnie w momencie, w którym poleciało jedno, to wszyscy zaczęli do mnie bić wizu, czy widziałeś. Poleciały animacje Rapty i z jednej strony jestem bardzo na tak, bo podoba mi się, co tutaj zrobili. To jest tak, to jest to, co chciałbym zobaczyć w postaciach z Genshina, gdyby nie były w Genshinie. Mam vibe tej samej stylówki na te lata 80, te kolory i tak dalej, więc jest bardzo dużo elementów, które mi się kojarzy z tym, co mi się w Genshinie nie podoba, przez co też ta postać mi się, mam wrażenie, że koncepcyjnie psuje, bo nawiązuje do tych elementów, które mi się ewidentnie w Genshinie nie podobają, bo do Genshina mi prywatnie nie pasują. Kwestia gustu, rzecz jasna. Te kolorowe takie rozbłyski to jest dużo lepiej zrobione, to co w Genshinie mi się nie podoba, ale tutaj w przeciwieństwie do Genshina to pasuje. Jeżeli chodzi o resztę postaci, nie do końca podoba mi się jej design. Na konceptarcie wyglądało to na granicy, ale trochę lepiej niż jest na jej modelu. Mam wrażenie, że bezsensownie poszli w niektóre motywy, że ona tą kurtkę ma nie po to, żeby miała fajną kurtałkę, tylko po to, żeby było cokolwiek, chociaż tej kurtki ma nie być, bo ma jak najwięcej ciała odsłaniać, pokazywać, więc nie do końca podoba mi się, co zrobić z jej designem. Właściwie mogli pójść w całkowicie innym kierunku, którymkolwiek innym kierunku. Widać, że nie jestem chińskim incelem, żeby mnie to aż tak bawiło. Jakoś tak mam wrażenie, że można było z tego dużo wyciągnąć zamiast tego, no zróbmy ninja, ale nie ninja, ale hip-hop, ale nie hip-hop, ale żeby była ubrana, ale praktycznie rozebrana i dajmy jej jeszcze buty na obcasie. Te buty na obcasie mi zepsuły troszkę postać, więc jak wcześniej byłem na nią znacznie bardziej nahypowany, teraz jest takie... Ale animacje walki ma fantastyczne, jak robi, ktoś to opisał na streamie jako Batman, ja tutaj bardziej widzę Assassin's Creed'a, że ona siedzi na szczycie jakiegoś wieżowca, tam zeskakuje, leci, odbija się od tych szyb, bardziej Spider-Man i Assassin's Creed, może troszeczkę Dishonored, niekoniecznie tego Batmana ja tam widzę, ale rozumiem, czuję nawiązanie, szczególnie, że ma te różki a la Batman na łbie, na czapeczce. Animacje mi się podobają, nie będę ukrywał, jest spoko, to nie jest to, czego oczekiwałem, to nie jest to, czego chciałem i jestem w stanie to zaakceptować. Podoba mi się i jeżeli będę grał, to jest jedna z postaci, na które raczej się skuszę. Po pani generał, po Fei Xiao, to jest chyba kolejna, która mi się tak bardziej podoba. Z drugiej strony jest tutaj bardzo wiele elementów, które do mnie nie przemawiają i szczerze powiedziawszy byłbym dużo pozytywniej i dużo lepiej nastawiony, gdybyśmy nie byli zaraz po jojczeniu moim na to, co w Genshinie się dzieje. Widzicie? Kolejna gra, która łapie za te same motywy i one teraz będą naprzemiennie się nawarstwiały, nabudowywały jeden na drugim, więc jak coś się nowego pojawi z Endless Zone Zero, to potem będzie wskakiwał do Genshina, potem do Honkaia Star Raila, potem do Endless Zone Zero, do Honkaia Star Raila, do Genshina i wiecie, będzie takie odbijanie się tych samych patentów między tymi trzema produkcjami, a to nie jest to, czego ja oczekiwałem od różnych gier od tego samego wydawcy. No ale nie można mieć wszystkiego. Prócz tego lecą też informacje na temat Madame Herty, że już niedługo powinien wyskoczyć jej nowy model pięciogwiazdkowej Madame Herty, przy czym większość leaków, które mieliśmy na temat jej wyglądu, powinny mniej lub bardziej się zgadzać z tym, co jest. Ten model nie został jakoś wybitnie przebudowany, więc stare leaki, które szczerze powiedziawszy szukam i nie mogę zlokalizować, ale no nie będzie to Herta Kukiełka, tylko Madame Herta jako dorosła Madame Herta, to będzie to, co dostaniemy grywalnie. I na temat tej Madame Herty powoli się widzę, że zaczynają nabudowywać leaky, więc z mojej strony bardzo ciekawie, bardzo interesująco. Madame Herta to jest jedna z tych postaci, które jak zaczynałem grać, ciekawiły mnie bardziej niż mniej, więc wygryw, w sumie wygryw bardzo. Dobrze, ludziska, błogosławieństwo nocnej duszy oraz swadźba wesele to są dwa konkursy, które w tym momencie trwają i powoli chylą się ku końcowi, więc jeżeli chcecie wziąć udział, to jest dobry moment, żeby jeszcze zawalczyć. Pamiętajcie, że wciąż trwa Daily Check-in Web Event i jeżeli otaczacie wszystko od początku miesiąca, to dziś powinien być dzień 10 z waszej perspektywy, jest zbyt wcześnie, gdy to nagrywam, plus mam jeden dzień do tyłu, więc u mnie jest dopiero dzień 8, nie przejmujcie się, dziś powinien być dzień 10 i w Genshinie dosłownie tak samo, co oznacza, że jutro jest dzień 11, a w nim druga ze trzech paczek z Primogemami Stellar Jade oczywiście za dni parę dopiero. Więc korzystając z okazji, chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym. Wasze wsparcie jest nieocenione. Lisi Magowie, wasza magia jest potężna, jesteście osą. Lisi Arce Magowie, wasza magia jest arcypotężna, jesteście arcyosą. Lisi Twitcher Nauci, wasza magia jest Twitcher potężna, jesteście Twitcher osą. I na Twitchu widzimy się już dziś o godzinie 18 na streamie z Honkaia Star Raila właśnie, więc to już jest prawie wszystko, co ja dzisiaj dla was mam przygotowane, bo streamy o 18, więc jeśli ci się to podobało, to nie zapomnij dać łapki w górę, a jeśli wręcz przeciwnie, to nie pogardzę łapką w dół. Życzę wam miłego dnia, dobrego zonka i
świetnych pięciogwiazdkowych rolek. Niech konduktor RNG Wam sprzyja. Miłego dnia, do następnego i hej! Time to get up. Się w życiu nie nauczę tej nowej formułki, jakoś mi niepoprawnie to na język wchodzi i nie jestem w stanie tego dobrze przeczytać. Rozprasza to moją uwagę strasznie.